Witam Państwa, zaczynamy, właściwie jesteśmy w trakcie pokazu festiwalu rekonstrukcyjnego na Polu Chwały. Postaraliśmy się tutaj wspólnie z organizatorami przygotować pokazy sprzętu i wyposażenia formacji biorących udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Dzięki zaangażowaniu grup rekonstrukcyjnych przede wszystkim chcemy pokazać potęgę i siłę wojsk wielkopolskich, ale nie zapominamy także o formacjach innych, pochodzących z innych byłych zaborów już austriackiego i carskiego, więc są prezentowane formacje pochodzące także nie tylko z wojsk wielkopolskich. Mamy niebywałą okazję, po raz pierwszy chyba w Polsce udało się zgromadzić przekrój sprzętu pancernego pochodzące z tamtego okresu, jaki w Polsce jest w ogóle reprezentowany. Szczególnie w grupach rekonstrukcyjnych są to 4 samochody pancerne: Austin Putiłow, Ford Tańskiego, Ford Uzbrojony i Rusobal. Przed nami pokaz z motocykla Royal Enfield, jedynego w kraju, jednego z nielicznych zachowanych na świecie oryginalnego egzemplarza tego typu motocykli. Do Polski trafiły one wraz z armią generała Hallera i brały czynny udział jako wsparcie logistyczne i transportowe w czasie wojny polsko-bolszewickiej, między innymi właśnie w Wojsku Polskim. Oprócz tego możemy obejrzeć również pokazy artyleryjskie w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej 7. Dywizjonu Artylerii Konnej. Jeden pokaz z armatą wzór 1902, tak zwaną Putiłówką, oraz z armatą Feldkanone 92 Neue Art 7,7 cm produkcji niemieckiej, używanej właśnie w dywizjonach artylerii konnej wielkopolskich w czasie wojny polsko-bolszewickiej i również wcześniej w okresie powstania wielkopolskiego. Pokazy miotaczy min Leichte Minenwerfer z 1916 w wykonaniu Wielkopolskiego Towarzystwa Techniki Militarnej. Jedną z gwiazd z filmu pana Jerzego Hoffmana Litwa Warszawska 1920, czołg Renault FT-17. I wielki, największy pokaz na końcu to pokaz samochody pancerne wojny polsko-bolszewickiej 1920, w którym występują samochód pancerny Ford TFC. Jest to pierwszy samochód polskiej konstrukcji i polskiego kunsztu. Następnie samochód Austin Putiłow poznańczyk, do tego samochód pancerny Rusobaut i Ford T samochód pancerny stosowany w Armii Czerwonej w konstrukcji brytyjskiej. Tegoroczna edycja jest edycją drugą imprezy. W zeszłym roku również gościliśmy na Polanie przy Muzeum Uzbrojenia. W tym roku nowością był pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego w wykonaniu 15 Pułku Ułanów Poznańskich, które wystawiło Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów. Mam nadzieję, że impreza ta wejdzie na stałe do kanonu imprez historyczno-militarno-patriotycznych w Polsce. Tym bardziej, że przypomina taki okres polskiej historii w XX wieku, o którym większość z nas przez ostatnie lata zdążyła zapomnieć.